Tajemnicze, wyłaniające się z mroku tunele, pomieszczenia i przedmioty fascynowały od zawsze. Napawały lękiem, a jednocześnie budziły ciekawość, co jest dalej. A gdy do tego pojawiał się duch, wszystkie wyobrażenia stawały się rzeczywistością. Taką ekscytującą wędrówkę można przeżyć na turystycznej trasie dawnej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie. Będąc w południowej części Kursowich, czy też w Kotlinie Kłodzkiej, nie sposób pominąć na swych turystycznych ścieżkach tego wyjątkowego i zachowanego z wielkim pietyzmem obiektu. Dochodząc do wejścia sztolni Piast, mijamy budynek z maszynami wyciągowymi, szyb zjazdowy, potężne urządzenia tłoczące powietrze do podziemi oraz araukarie, skamieniałe drzewa sprzed milionów lat, które można zobaczyć także w ich naturalnym środowisku, wewnątrz kopalni. Ho, ho, ho! Witam Was bardzo serdecznie w kopalni węgla Nowa Ruda. To ja, skarbnik, duch, który kopalni pilnuje. Ha, ha, ha! Od setek lat w niej przesiaduję. Przywitani przez skarbnika, zanurzamy się do pełnego tajemnic wnętrza, w którym od ponad 500 lat noworudzcy górnicy wydzierali ziemi jej cenny skarb. Ponad 700 metrów liczy udostępniona do zwiedzania część kopalni. W oryginalnym, czyli nikłym oświetleniu, wędrujemy sztolniami, poziomymi lub lekko nachylonymi korytarzami utworzonymi w górotworze, prowadzącymi ze stoku góry w głąb, w kierunku złoża. W bladym świetle i błysku latarek można podziwiać niesamowite konstrukcje podtrzymujące strop i ściany, zwane ociosami. Początki górnictwa na tym terenie sięgają XV wieku. Pierwsza udokumentowana informacja na ten temat mówi o istnieniu w 1478 roku kopalni węgla pod Bukiem, koło Nowej Rudy. Tak wczesną eksploatację górniczą umożliwiły warunki geologiczne i górzysty charakter terenu okolic Nowej Rudy. Odkrycie złoża nie było zbyt trudne, gdyż pokłady znajdowały się pod cienkim nadkładem. Na przełomie XVII i XVIII wieku górnictwo nabiera poważnego znaczenia. Surowiec wydobywa się ze zbóż położonych do kilkunastu metrów pod ziemią. W drugiej połowie XVIII wieku zaczęto budować sztolnie odwadniające. W tym też czasie zaczęto sporządzać spisy kopalń i obliczać wielkość ich produkcji. W wyniku tych działań dowiadujemy się na przykład, że w rejonie Nowej Rudy istniały trzy kopalnie węgla. Produkcja w latach 1746-1747 wynosiła około 1000 ton. Szczególnie silny rozwój górnictwa węglowego rejonu noworudzkiego nastąpił na przełomie XVIII i XIX wieku i spowodowany był wprowadzeniem w szerokim zakresie paliwa węglowego w zakładach przemysłowych i gospodarstwach domowych. Od połowy lat 70. XVIII wieku rozwój ten łączył się także z ogólnym ożywieniem gospodarczym, zwłaszcza w zakresie przemysłu przetwórczego. Wzrastała liczba kopalń, ilość zatrudnienia i wydobycia. Ustawa o prawie górniczym z 1769 roku wpłynęła zdecydowanie na usprawnienie techniki produkcji. Wprowadzono m.in. regularną eksploatację podziemną, zbudowano też kilka długich sztolni odwadniających i transportowych. W celu odwodnienia głębin zalegających pokładów zaczęto stosować pompy parowe, a w celu ciągnięcia urobku parowe maszyny wyciągowe. Trwające pod koniec XVIII wieku, zakrojone na szeroką skalę prace poszukiwawcze prowadzone w całym rejonie noworudzkim dały pozytywne rezultaty. Nastąpił wzrost liczby pól górniczych. Według materiałów źródłowych na obszarze od Sierpnicy do Czerwieńczyc stwierdzono w 1862 roku istnienie 32 małych pól górniczych. Rozwój górnictwa węglowego w rejonie Nowej Rudy na większą skalę wiąże się dopiero z datą powstania kopalni Ruben, Nowa Ruda Piast, to jest z rokiem 1742. Na obszarze górniczym Ruben
rozpoczęto pod koniec XVIII wieku intensywne prace poszukiwawcze. Odkryte złoża udostępniono, budując chodniki i sztolnie. Pierwszą zarejestrowaną eksploatację węgla rozpoczęto w 1781 roku. Była to eksploatacja pokładów na obszarze znajdującym się w okolicy szybu Lech. Następne wydobycie rozpoczęto w roku 1803 na północnym obszarze obok drogi do Woliborza. Do 1869 roku wydobycie w rejonie Ruben Grube odbywało się przy pomocy sztolni. Kopalnia ta przez długi czas miała dość małe wydobycie, które w roku 1780 wyniosło 220 ton, w 1801 350 ton, w 1840 roku 3436 ton. W roku 1868 zgłębiono do poziomu pierwszego szybu, obecnie zwany szybem Lech. W tym celu użyto po raz pierwszy dynamitu z przebitką wodną. Szyb ten został wyposażony w parową maszynę wyciągową o mocy 18 koni mechanicznych oraz w urządzenie do pompowania wody. Intensywniejszy rozwój kopalni datuje się od roku 1879, co było związane z odkryciem rok wcześniej złoża łupku ogniotrwałego. Wydobyty łupek poddawany był na miejscu procesom oczyszczania, a następnie prażenia w zakładzie prażelniczym, wybudowanym po odkryciu tego cennego surowca. Końcowy produkt, tak zwany łupek prażony, stanowił cenny surowiec do produkcji materiałów ogniotrwałych. Część tego materiału używana była w kraju, część kierowana na eksport. Drugim czynnikiem mającym wpływ na wydobycie w kopalni Ruben była rozbudowana kolej na trasie Wałbrzych-Kłodzko w 1880 roku, umożliwiająca uzyskanie dodatkowych rynków zbytu. W 1891 roku przy załodze kopalni Ruben liczącej 554 osoby wydobyto 80 721 ton węgla i 35 000 ton łupku ogniotrwałego. W latach 1839 i 1876 do wyrobisk górniczych przedarła się z powierzchni woda i częściowo je zalała. Sytuacja ta zmusiła ówczesne kierownictwo do zainstalowania wydajniejszych urządzeń odwadniających. 7 września 1910 roku w szybie Piast powódź spowodowała zalanie poziomu trzeciego. Zagrożenie było tak duże, że górnicy musieli uciekać i tylko z trudem udało się uratować pracujące przy urobku konie. W kopalni Ruben występowały największe i brzemienne w skutkach wyrzuty gazów i skał. Wydzielające się w czasie wyrzutu ogromne ilości tlenku węgla zagrażały życiu znajdującej się w tym czasie na dole załogi. Początkowo wyrzuty gazowo-skalne pojawiały się na polu północnym na głębokości około 250 metrów. Pierwszy zarejestrowany wyrzut zdarzył się w 1908 roku. Wraz ze wzrostem głębokości wzmagało się niebezpieczeństwo wyrzutów, wzrastała ich częstotliwość i wielkość. Do roku 1945 zanotowano ogółem 596 wyrzutów gazowo-skalnych o łącznej masie wyrzuconego węgla wynoszącej 114 770 ton. Do najtragiczniejszego w skutkach należał wyrzut, który zdarzył się 10 maja 1940 roku. Zginęło wówczas 187 górników. Po tej katastrofie w kopalni Ruben zaostrzono rygory dotyczące prowadzenia wyrobisk górniczych w polach zagrożonych wyrzutami. Po zakończeniu II wojny światowej dolnośląskie zagłębie węglowe weszło w skład obszarów należących do Polski. Zarządzanie znacjonalizowanymi kopalniami zostało scentralizowane w dyrekcji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego z siedzibą w Wałbrzychu, które funkcjonowało do lat 70. Po zmianie zakresu działania przekształcono je w Dolnośląskie Gwarestwo Węglowe, a w roku 1990 jako pośredni szczebel zarządzania w przemyśle rozwiązano. W 1948 roku połączono trzy kopalnie noworudzkie w jedną, pod nazwą Nowa Ruda. Następna zmiana organizacyjna miała miejsce w 1954 roku i polegała na wydzieleniu pola Jan i utworzeniu samodzielnej kopalni Słupiec, którą rozbudowano w latach następnych. Modernizacji i rozbudowie została poddana również kopalnia Nowa Ruda.
W 1971 roku ponownie połączono kopalnię Noworuda z kopalnią Słupiec w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego Noworuda. Była to największa kopalnia w dolnośląskim zagłębiu węglowym. Łączna długość wyrobisk górniczych wynosiła około 65 km na polu Słupiec i 35 km na polu Piast. Zatrudnienie w noworudzkiej kopalni wynosiło około 6 tysięcy osób, a roczne wydobycie kształtowało się w granicach 1 miliona ton węgla i 100 tysięcy ton łupku ogniotrwałego. W Nowej Rudzie na 7 poziomach wydobywano mało zasiarczony, najwyższej jakości węgiel koksujący. Skomplikowana budowa geologiczna i geometria złoża uniemożliwiały jednak mechanizację prac pod ziemią, co sprawiło, że z czasem eksploatacja stawała się coraz bardziej kosztowna, a w końcu wręcz nieopłacalna. Ostatecznie postanowiono kopalnię zlikwidować i ostatni węgiel z pola Piast został wywieziony na powierzchnię w dniu 15 września 1994 roku. W 1995 roku zlikwidowano część podziemną, pozostawiając kompleks wyrobisk długości około 750 metrów przy sztolni Lech, w którym uczniowie zespołu szkół górniczych odbywali praktyki, podczas których uczyli się przyszłego zawodu. Po likwidacji szybów i naturalnym zalaniu przez wodę prawie wszystkich podziemnych chodników, w 1996 roku na polu górniczym Piast powstało Muzeum Górnictwa, które po znacznych zmianach organizacyjnych i własnościowych udostępnione jest obecnie jako podziemna trasa turystyczna Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie. Atrakcją dla zwiedzających jest fakt, że wszystkie przedmioty znajdujące się w kopalni można dotknąć. Niektóre maszyny są uruchamiane. Znika wówczas wrażenie, że kopalnia to ciche i spokojne miejsce. Niewątpliwą atrakcją dla gości odwiedzających kopalnię jest przejażdżka prawdziwą kolejką górniczą. W 6 wagonikach 36 osób na 250-metrowej trasie może przeżyć niesamowite wrażenie. Cennym uzupełnieniem wiedzy nabytej w czasie podziemnej wędrówki jest wizyta w budynku muzeum, gdzie w 4 salach wystawowych zgromadzono eksponaty ze wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego, na przykład modele maszyn i sprzęt zabezpieczający, rozmaite typy ładunków strzałowych i aparaty ucieczkowe. Zapoznać się można również z różnymi modelami obudów górniczych. Do zwiedzania udostępniona jest także oryginalna dyspozytornia, stanowiąca niegdyś centrum kierowania kopalnią. W muzeum znalazła swoje miejsce unikatowa ekspozycja minerałów. Z prezentowanych zbiorów korzystają specjaliści z całego świata. Niesamowite kształty wzbudzają zachwyt zwiedzających. Po zapoznaniu się z pracą noworudzkich górników warto skorzystać z czekających na turystów dodatkowych atrakcji, takich jak jazda konna, wyprawy na hałdy w poszukiwaniu skarbów lub bicie monet w zabytkowej mennicy. Znajduje się tu również jedyne na Dolnym Śląsku kino, w którym wyświetlane są filmy o tematyce górniczej. Turyści mogą również wybrać się na przejażdżkę XIX-wieczną bryczką. Ponadto organizowane są kuligi oraz festyny dla zakładów pracy i szkół. Po licznych atrakcjach można spożyć wspaniały posiłek w tutejszym barze lub odpocząć, piekąc kiełbaski przy ognisku lub grillu. Zapraszamy do zwiedzania kopalni węgla Noworuda. Gwarantujemy wspaniałą zabawę połączoną z edukacyjnymi elementami nauki o ciężkiej pracy górników.